Zdegenerowana materia. To rodzaj materii o bardzo dużej gęstości, w której główny składnik ciśnienia wiąże się z zakazem Pauliego. Ciśnienie należy tu rozumieć jako parametr przeciwstawiający się zajęciu przez cząstki mniejszej objętości. Cząstki, elektrony, neutrony nie mogą zająć mniejszej objętości z powodu zajęcia już wszystkich stanów energetycznych o dopuszczalnej energii. Materia taka występuje w przyrodzie w dwóch zasadniczych postaciach. Ciśnienie może pochodzić od zdegenerowanych elektronów i tak zbudowane są gwiazdy typu białego karła, albo od zdegenerowanych neutronów, jak w gwiazdach neutronowych. W tym drugim przypadku materia ma ogromną gęstość rzędu 10 do 17 kg na metr sześcienny. Łyżeczka do herbaty wypełniona zdegenerowaną materią miałaby masę około 1 miliarda ton. Obrzydlistwo. Obrzydlistwo.